Cześć, nazywam się Agnieszka i dziś pokażę Wam, jak zrobić puchar dla taty. Do zrobienia pucharu potrzebować będziemy szary papier, stare gazety, klej do tapet, klej Wicol, klej do klejenia na gorąco, pudełko, dwie doniczki, jedna mała, druga duża, złoty spray, błyszczący papier samoprzylepny oraz marker. Bierzemy dwie plastikowe doniczki i sklejamy je ze sobą klejem na ciepło. I przez kilka sekund przytrzymujemy, aż klej wystygnie, a dwie doniczki dokładnie się ze sobą skleją. Sklejone doniczki odkładamy na chwilę na bok i przystępujemy do zrobienia kleju. Do zrobienia kleju potrzebujemy miski, wody i kleju do tapet oraz Wicolu. Będziemy potrzebować około litra kleju, dlatego do naczynia wlewamy litr wody. Na instrukcji kleju do tapet musimy wyczytać, ile łyżeczek lub gramów kleju potrzebujemy na litr wody, bo w zależności od producenta te proporcje mogą być inne. W moim przypadku będzie to około 1,5 łyżeczki. I dokładnie mieszamy. Gdy klej do tapet jest już dokładnie wymieszany, odstawiamy go na 30 minut, żeby zgęstnął. Po 30 minutach, gdy nasza zawiesina jest już gotowa, powinna mieć konsystencję takiego żelka, gluta. Dolewamy do kleju, do tapet, około 200 ml, 100 ml Wicolu. I dokładnie mieszamy. Rwiemy szary papier oraz gazety na drobne kawałki. Gdy mamy już pocięte gazety i szary papier, przygotowujemy uchwyty do naszego pucharu. Można je zrobić z jutowego sznurka, lub jeśli takiego nie posiadamy, z zrolowanych gazet. O, w ten sposób rolujemy i tutaj klejem przyczepiamy. Bierzemy nasz klej i na przemian raz gazety, raz szary papier maczamy w kleju i obklejamy całość puchara. Gdy już cała pierwsza warstwa z gazet jest gotowa, obklejamy drugą warstwę z szarego papieru. Łącznie będziemy potrzebować aż 7 warstw. Raz papier, raz gazetę. I nasz puchar gotowy. Nałożyłam 7 warstw i teraz muszę odłożyć go w bezpieczne miejsce na jakieś 48 godzin, by dokładnie wysechł. My nie mamy tyle czasu,
dlatego mam już gotowy, twardy puchar, który za moment posprejuję na złoto. Tak prezentuje się już pomalowany puchar. W międzyczasie przygotowałam w analogiczny sposób do pucharu również pudełko, czyli najpierw okleiłam je 7 warstwami papieru, po czym posprejowałam. Teraz pozostaje nam przyklejenie pucharu i podestu. Przyklejony puchar i podest odstawiamy na chwilę do wyschnięcia. W tym czasie w samoprzylepnej błyszczącej folii przygotowujemy napis na puchar. Może być to, nie wiem, dla super taty, dla najlepszego taty, dla najzabawniejszego taty. Jakby napis już zależy od naszej wyobraźni. I teraz przyklejamy taśmę samoprzylepną na przód pucharu. I voilà! Nasz puchar dla najlepszego taty na świecie gotowy.